Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić choroby u małych dzieci i zwrócić uwagę na ubiór dziecka, ponieważ wielokrotnie spotykam się z tym, że matka kupuje jakieś ubranko dla dziecka, które jest gwiazdki pięcionamienne. Ja chciałem jeszcze raz powiedzieć na moim programie, na moim kanale, że takie ubranie niestety drodzy kochani szkodzi dziecku, powoduje, że dziecko jest nerwowe, chore, dziecko się nasyca złą energią, ponieważ wszędzie są na tym ubranku gwiazdki pięcioramienne. I jak również prześcieradła tam, gdzie dziecko jest położone, nie może być gwiazdki, ani pościel, nie może być gwiazdki, ani półksiężyce, ponieważ dziecko będzie nam chorowało, będzie się źle czuło, będzie płakało i nie będziemy wiedzieć, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. A to właśnie chodzi o te gwiazdki pięcioramienne, dlatego trzeba dziecku dać odpowiednie ubranie, odpowiedni materac, który jest wypchany włosiem końskim, żeby dziecko nam nie chorowało, było zawsze zdrowe. Odpowiednią dietę, nie dietę z warzyw, które są z jakiegoś słoika, który stał gdzieś w supermarkecie ileś tam miesięcy, tylko po prostu przygotować świeże warzywa, świeże jedzenie dla dziecka i po prostu zmiksować to i podawać temu dziecku, tak żeby dziecko miało jedzenie względnie świeże. To również zaoszczędzi nam chorób właśnie u małych dzieci. To są takie uwagi, które po prostu chciałbym wam, drodzy kochani, przekazać, jak również jakieś malowanie gwiazdek w pokojach również szkodzi dziecku i jego samopoczuciu. Także chcemy jak najlepiej dla dziecka, chcemy, żeby to było piękny pokój, gdzie mieszka, ale musimy po prostu zachować zdrowy rozsądek i najlepiej to pomieszczenie, w którym się znajduje dziecko, powinno być pomalowane na biało, na zielono, na żółto, na pomarańczowo. To są takie kolory energetyczne, które po prostu spowodują, że dziecko będzie miało dobrą energię i nie będzie nam chorowało. Także jak najbardziej polecam ubranie dla dziecka, które właśnie jest w pomarańczowym kolorze, w kolorze żółtym, w kolorze fioletowym, niebieskim. To również spowoduje, że dziecko będzie się czuło dobrze. Ale odradzam po prostu ubierania dziecka w jakiś ubiór z gwiazdkami pięcioramiennymi, ponieważ to spowoduje, że dziecko będzie nam chorowało. Także to jest właśnie taki punkt, który chciałem poruszyć już od dawna, ale dzisiaj nadszedł właśnie dzień, że mówię o tych rzeczach. Także mniej więcej chciałbym zwrócić uwagę wam, że nie wszystko, co jest w pokoju dziecka, działa pozytywnie. I najlepszym właśnie jest materac z włosia końskiego, który powoduje, że dziecko nam rośnie i jest silne i zdrowe. To jeszcze raz chciałbym wam, drodzy kochani, zaproponować Aronit, który jest odpromiennikiem bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na naszym sklepie internetowym na linku pod YouTube'em. Ja od ciebie się żegnam i do widzenia.